Witamy pana burmistrza. Dotarł do nas wreszcie. Myślę, że teraz możemy zacząć taką oficjalną część, która będzie krótka. Ale proszę teraz wszystkich, panie, szczególnie, żeby dzieci przeprowadzić. Pójdziemy na tamtą część placu. Myślę, że tam będzie fajny widok na przedszkole. I tam dokonamy tego uroczystego otwarcia. Zapraszam bardzo. Mamy część oficjalną. Szanowni Państwo, drogie dzieci. Witam serdecznie przybyłych na dzisiejszą uroczystość gości. Władze naszego miasta, na czele z panem burmistrzem Bogdanem Nawrockim, panem przewodniczącym Rady Miejskiej, panem Ryszardem Olbromskim. Dzisiejszy dzień to radosne święto. Mamy nowy, piękny plac zabaw przy naszym przedszkolu. Czekaliśmy na tę chwilę od wielu lat i dziś właśnie jest ten dzień. Dziękujemy władzom naszego miasta za realizację tego przedsięwzięcia. Dwa wierszyki. To ja nie wiedziałem nawet. Proszę bardzo. Lisie, pczółki i biedronki, żabki, słonka i motylki nie czekają dłużej chwilki. Sprawdzić plac już i dom nowy, czy do zabawy jest gotowy. Chociaż długo tak czekały, okazuje się wspaniały. Wybrany torze, dziś bawimy się na dworze. Dziękuję bardzo. Dziękujemy oczywiście przede wszystkim również władzom miasta. Niech wyrazem tej wdzięczności będą kwiaty. Proszę przedstawiciela Rady Rodziców wraz z dziećmi. Bardzo potrzebny naszym dzieciakom. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Dziękuję. Składam podziękowanie również wszystkim pracownikom przedszkola. Mogliśmy się spotkać podczas otwarcia nowego placu zabaw. Ja myślę, że dzieci nie z takim wielkim tęsknieniem czekali na otwarcie, a bardziej rodzice, bo sygnały, jakie docierały do nas, do Urzędu tutaj Miejskiego, do pana przewodniczącego, jak również do mnie, cały czas sugerowały, że rodzice pamiętają jeszcze swoich lat dziecinnych, kiedy do tego przedszkola chodziły, to bawiły się na tym starym placu zabaw. Mam nadzieję, że na tym wspaniałym placu, jeśli doczekam się wnuków, też będą mogły się bawić. Życzę dzieciakom wspaniałych zabaw. Wspaniałego, pełnego przygód dzieciństwa, zabaw, które uczą i przynoszą radosny uśmiech, zapamiętania przedszkola jako najbliższego miejsca na ziemi, starszakom i malutkom z przedszkola nr 1 życzą pracownicy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej. Dziękujemy bardzo. Jedna pana burmistrza za rączkę, druga pana przewodniczącego. Ale może dzieci też to może tak próbujemy, tak? Tak, no to dobrze. Ja też. Podejdźcie, to bliżej. Weź, tak. Tylko one są dość ciężkie. O tak, może dwoma rączkami. Będziemy trzymać, tak. Dobrze. I co, puszczamy? I koleżanka tak samo, nie? Kawałek musi odciąć, tak? Daj koleżance. Daj koleżance. Daj nożyczki. Tak, tutaj przyczynamy. A proszę. Mocno. O, brawo. Zabaw uważam za otwarty. A więc bawimy się dalej. Zapraszam wszystkich do zabawy. Muzyka już gra. Proszę bardzo, a wszystkich gości zapraszam do budynku przedszkola na chwilę, na skromny poczęstunek. Gości zapraszam do środka, proszę bardzo, a dzieci, bawimy się dalej. Tutaj zabawę, część dzieci będzie się na urządzeniach bawić, część sobie może potańczyć i będziecie się zmieniać. Panie pomogą zorganizować. A wszystkich gości jeszcze raz zapraszam, proszę bardzo, do budynku. Super,
Konduktorze łaskawy, byle nie do Warszawy. Leniuchować, świat całować, wracać, liczyć chmury, i wesoły być. Miesza tylko nam, weź te sobie. Dobry panie, po ulicach, po las wylasić.